A w dzisiejszym kosmicznym przeglądzie: zniszczono, a następnie naprawiono booster numer 7. FAA finalnie coś zrobiło. Rocket Lab bawi się w SpaceX, a marsjański helikopter kończy swój żywot. Witam was serdecznie po dość długiej przerwie spowodowanej moimi maturami. Dla wszystkich pytających: poszło dobrze. Jeszcze tylko fizyka i od końca maja całą swoją uwagę skupiam tylko i wyłącznie na rakietomani. Podczas mojej nieobecności strasznie dużo się działo, więc bez zbędnego przynudzania przechodzimy do wiadomości. Te zaczynamy od dość zaskakujących wieści, gdyż dotyczą one prototypu Shipa z numerem 16. 9 maja, ku zdziwieniu wszystkich, transporter SPMT wjechał pod platformę transportową i zabrał SN16 na wycieczkę do Mega Bay, wcześniej znanej jako White Bay. Budynek ten, mimo że jeszcze nie jest ukończony, to najwyraźniej jest w stanie operacyjnym na tyle, że pozwolił podczepić prototyp do jednej z dwóch dostępnych suwnic znajdujących się w poddaszu. Niestety, jak się później okazało, zabieg ten został wykonany w celu odcięcia noska prototypu. Chyba mówi to samo za siebie. Ship ten nie przejdzie lotu hipersonicznego, a co najwyżej lot na złomowisko, ewentualnie na wystawę lotniska Brownsville. Zaglądamy teraz do kolejnego przestarzałego shipa, czyli prototypu s 20 w poprzednim odcinku sugerowałem, że w rakietowym ogródku powstanie kolejne stanowisko, gdzie to właśnie ten prototyp będzie dumnie prezentował osiągnięcia Starbase. Rzeczywistość jednak okazała się z deka inna. Ship co prawda trafił na wystawę, ale zajął on miejsce SN16. Także aktualny zestaw prototypów prezentuje się następująco. S20, S22, SN15, no i oczywiście Booster 5. Jako, że powoli kończy się tam miejsce na kolejne rakiety, to obawiam się, że starshipowy ogródek zmienił się w kolejkę do złomowania prototypów, ale zobaczymy. Natomiast jedyne co widzisz IP21 to niestety płomień palnika, gdyż ostatnie pozostałości po tym prototypie są stopniowo utylizowane na złomowisku. Już na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci s 21 Co by jednak nie było zbyt negatywnie, to teraz nasz wzrok przenosimy na pierwszy prototyp, który ma szansę dostać się na orbitę, czyli nasz ship 24 24 kwietnia górna sekcja tego prototypu została przetransportowana do Highbeja. Tak zwany forward Dome rozpoznacie po wystającej kopule kończącej zbiornik na metan. Następnie 7 maja, zarówno gotowa sekcja zbiornikowa, jak i nosek prototypu znajdowały się już w highbeju. Przez następne dwa dni doszło kolejno do ustawienia noska na sekcji zbiornikowej oraz do połączenia obu części ze sobą przy pomocy stanowiska obrotowego oraz robota spawalniczego zamocowanego na ścianie budynku. Dobrze wiedzieć, że SpaceX coraz mocniej robotyzuje powstawanie prototypów. Wszystko to oznacza, że główna część prac związanych z konstrukcją Shipa 24 została zakończona i zapewne to kwestia tygodnia, może dwóch, aż prototyp ten wyjedzie na swoje pierwsze testy. Przechodząc do boosterów, zaczynam od tego z numerem 7. Jeżeli uważnie oglądaliście poprzedni przegląd, to na pewno pamiętacie nasze obawy, że B7 może nigdy nie oderwać się od ziemi. Te niestety się potwierdziły. Ale szybka retrospekcja. 4 kwietnia doszło do pierwszego pełnego testu kryogenicznego boostera na orbitalnym stole startowym. Następnie, po przeniesieniu na zgniatacz B7, przeszła dwa kolejne testy ciśnieniowe: jeden z azotem w temperaturze standardowej, a drugi z azotem w temperaturze kryogenicznej. Po dokładniejszej analizie timelapsa testu numer 2, zobaczyliśmy coś bardzo niepokojącego. Początkowo w fazie tankowania prototypu wszystko wyglądało jak najbardziej w normie, aż do momentu gdy przez zawory upuszczono bardzo dużą ilość gazu w celu zasymulowania obrócenia prototypu podczas separacji. Natomiast do najbardziej znaczącego wydarzenia doszło dosłownie sekundy przed godziną 23.16 czasu UTC. To właśnie wtedy część szulonu odpadła ze zbiornika, a na nagraniu słychać było relatywnie głośne uderzenie. W czasie publikacji poprzedniego przeglądu nie mieliśmy pojęcia co wydarzyło się podczas tego testu, natomiast następnego dnia przy pomocy kamery na długim kiju pracownicy wykonali zdjęcie z wnętrza dodatkowego zbiornika na ciekły tlen boostera. Skąd o tym wiem? Ano kilka dni później dostaliśmy to zdjęcie. Początkowo było ono ściśle tajne, ale z czasem i tak wydostało się do szeroko pojętej publiki, dzięki czemu mogę je wam pokazać. Na zdjęciu tym najbardziej w oczy rzuca się oczywiście Duncomer, czyli rura transportująca metan ze zbiornika do silników. Niestety, jak możecie się domyśleć, ta rura nie powinna tak wyglądać. Najprawdopodobniej wada fabryczna boostera, związana z autogenicznym podtrzymywaniem ciśnienia, spowodowała, że powstała różnica ciśnień, która dosłownie zmiażdżyła cały odcinek wcześniej wspomnianej rury. Podobny efekt jak przy znanym eksperymencie z puszką zgniecioną przez ciśnienie atmosferyczne. Dalsze losy B7 poznacie po słowie od naszego sponsora. Jak wiecie, od dawna przygotowuję się do otwarcia własnego sklepu internetowego. Niestety, z moim trybem życia nie mam czasu na miesiące nauki kodowania oraz projektowania stron. Na szczęście, dzięki rozwiązaniu przygotowanym przez sponsora dzisiejszego odcinka, czyli Zairo, stworzenie Twojej własnej strony bądź sklepu internetowego stanie się czystą przyjemnością. Zairo to łatwy do zrozumienia oraz intuicyjny w obsłudze kreator stron internetowych. Tak, to chcę stworzyć mój własny sklep, mogę po prostu skorzystać z jednego z dziesiątek gotowych szablonów przygotowanych przez projektantów Zero lub jeżeli poczuję ze w kreatywności, to mogę stronę stworzyć totalnie od zera. Gdy już mamy bazę naszego sklepu, pozostało nam tylko przeciągnąć interesujące nas obiekty i edytować je wedle naszych upodobań. Voilà! W taki sposób dosłownie w kilkadziesiąt minut postawiliśmy naszą własną stronę internetową. Teraz bardzo łatwo możemy sprawdzić w jaki sposób będzie się ona zachowywała na przykład na urządzeniach mobilnych. Natomiast na każdym z tych urządzeń ta będzie śmigać niczym starszy przecinający niebo. Dzięki ultra szybkim serwerom zero. W razie jakichkolwiek problemów, działająca 24 7 polska obsługa klienta natychmiast Ci pomoże i nie będziesz musiał walczyć z denerwującymi botami, gdyż obsłużą Cię prawdziwi ludzie. Dzięki zróżnicowanym pakietom na zero na pewno znajdziesz ten idealnie pasujący do Ciebie. Oczywiście im dłuższy okres pakietu, tym większa oszczędność. Co lepsze, dzięki 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy, w ciągu 30 dni kalendarzowych od zakupu możesz po prostu zwrócić pakiet i otrzymać pełny zwrot, dzięki czemu nic nie ryzykujesz. Jeżeli tak jak ja zawsze marzyłeś o swojej własnej stronie internetowej, to Zyro przygotowaliśmy dla Ciebie specjalną ofertę. Kupując plan website z linku w opisie lub korzystając z kodu rakietowania przy składaniu zamówienia za jedyne 99 zł rocznie brutto, stworzysz swoją własną stronę internetową, dostaniesz domenę na rok oraz 3 miesiące planu gratis. Pamiętaj, oferta jest limitowana czasowo, więc lepiej się sprężaj. Ok, booster zniszczony, co dalej? Początkowo sugerowano nam, że usterka nie jest naprawialna, o czym mówiłem w szorcie poświęconym temu tematowi. W rzeczywistości jednak okazało się, że nie wszystko stracone. 18 kwietnia prototyp został podczepiony do dźwigu Marvin, a następnie ściągnięto go ze zgniatacza puszek. Jeszcze tego samego dnia p 7 wyruszyła w stronę placówki produkcyjnej i finalnie zaparkowała w Haibei. Po dokładniejszej analizie okazało się, że naprawa uszkodzonej rury jednak wchodzi w grę, i tak oto już niecały tydzień później do Starbase dotarły części, które pomogły przywrócić booster do częściowej sprawności. Oczywiście normalnie downcomer instalowany jest jeszcze przed zespawaniem zbiornika na metan z resztą boostera, tutaj jednak ponowne rozcięcie prototypu nie wchodziło w grę, dlatego inżynierowie SpaceX musieli myśleć nieszablonowo. Tak oto wpadnięto na genialny pomysł. Zarówno ship, jak i booster posiadają kilka władzów serwisowych umożliwiających dostęp do wnętrza zbiorników. Naprawa polegała na wycięciu starej tuby transferowej i wprowadzeniu nowej, tym razem w kawałkach przez wcześniej wspomniany włas, co pozwoliło pospawać ją już w środku prototypu. 6 maja po naprawie B7 ponownie wyjechała z Highbaya i udała się do placówki startowej. Tam jeszcze tego samego dnia umieszczono ją na orbitalnym stanowisku startowym, gdzie odbyły się dwa pełne testy kryogeniczne z wykorzystaniem azotu. Wtedy to booster przeszedł dokładnie taki sam cykl testowania jak podczas nieszczęsnego dnia i tym razem nie doszło do uszkodzenia tam komera. Co ciekawe, podczas drugiego testu odłączono panel szybko z łączami, co oczywiście będzie miało miejsce sekundy przed oderwaniem się Starshipa od stanowiska startowego podczas próby orbitalnej. Oba testy wyglądały na udane. Po nich booster 7 został zdjęty z orbitalnego stanowiska startowego, a następnie umieszczono go na stanowisku transportowym, co pozwoliło przewieźć go do Mega Bay. Niewykluczone, że prototyp ten dostanie resztę sprzętu w postaci gridfinów oraz osłon aerodynamicznych. Jako, że niedawno widzieliśmy w ruchu platformę służącą do instalacji raptorów, to najprawdopodobniej SpaceX będzie chciało przetestować również mocowania raptorów drugiej generacji. Także jednym z możliwych scenariuszy jest montaż wszystkich 33 silników oraz static fire prototypu. Naszym zdaniem nie ma szans, że booster ten zostanie wykorzystany podczas pierwszego lotu orbitalnego, gdyż tego typu nieplanowana naprawa może mieć niespodziewane konsekwencje, ale finalną decyzję, czy takie ryzyko warto podjąć, czy też nie, podejmą inżynierowie SpaceX. Przechodzimy teraz do boostera numer 8. Tutaj nie zmieniło się zbyt wiele. Sekcja LOX posiada już 16 z 24 pierścieni, lecz prace nad nią zostały wstrzymane, aby zrobić miejsce dla wcześniej wspomnianego boostera 7. Jest cię szansy, że prototyp ten również posiada wadę fabryczną swojego poprzednika, ale wierzymy, że jest możliwość naprawienia jej jeszcze przed ukończeniem całego prototypu. Z części niezidentyfikowanych 22 kwietnia zobaczyliśmy obrócenie sekcji ciągu któregoś z boosterów. Potencjalnie jest to testowy zbiornik B71. Dodatkowo do Starbase zawitał również kolejny fraspak, czyli część do której mocowane są wewnętrzne silniki boostera. Ociwo kierowca się trochę zagalopował i dowiózł go aż do placówki startowej. Jako, że od powstania B7 widzieliśmy już kilka flashpacków, to możemy ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że ten będzie należał do któregoś prototypu dwucyfrowego, na przykład do B10 co więcej, w pracowce produkcyjnej na zdjęciach od RGV Arial Photography zauważyliśmy również nowe stery kratowe dla Super Heavy. Wydaje się, że jedyna zmiana to zwiększona gęstość kratek, co powinno zwiększyć sterowność boostera. Dodatkowo, trochę zmieniono mechanizm mocujący ten ster. Z tego co wiemy, pomimo większej ilości kratek, twiny te powinny być lżejsze oraz możliwe, że SpaceX wykorzysta je już w boosterze 7 bądź 8. Przez ostatnie kilka tygodni widzieliśmy również wiele dostaw Raptorów drugiej generacji do placówki produkcyjnej. 19 kwietnia do Starbase zawitał Raptor V2 z numerem seryjnym 42. Następne dostawy odnotowano odpowiednio 21 i 28 kwietnia oraz 13 maja. Co ciekawe, niektóre z nich zostały przebrane za ludziki Lego. Przywieziono również jeden bardzo gołocony silnik. Możliwe, że pracownicy SpaceX zbyt mocno wzięli sobie do serca motto THE BEST PART IS NO PART. W rzeczywistości dostaw musiało być dużo więcej, gdyż 26 kwietnia Mask pochwalił się zdjęciem przedstawiającym aż 17 silników. Pomyśleć, że Blue Origin od kilku lat nie może zrobić nawet dwóch. Warto tutaj też wspomnieć, że ostatni tydzień był dość wybuchowy, jeżeli chodzi o testowanie Raptorów. 10 maja na nowo zainstalowanych kamerach NSF w placówce testowej McGregor udało się uchwycić dwa testy Raptorów drugiej generacji. I jak widzicie z nagrania, raczej nie można ich nazwać testami udanymi. Powodów nie znamy, ale wiemy, że doszło do zniszczenia dwóch silników. Stanowisko testowe... Raczej jest w porządku, gdyż potem widzieliśmy kolejne, tym razem mniej wybuchowe testy. Możliwe, że był to test jakiegoś nowego rozwiązania, które nie wypaliło, albo był to test wytrzymałościowy silnika. Po prostu SpaceX sprawdzało, jakie osiągi są oni w stanie wykręcić, zanim dojdzie do nieplanowanej natychmiastowej rozbiórki raptora. Niestety, pewnie nigdy nie poznamy prawdy. Wracamy teraz do Starbase. O Bay mówiłem już wcześniej, ale warto wspomnieć, że potwierdzono, iż pracownicy SpaceX nazywają ten budynek właśnie Mega, a nie White Bayem i my przystaniemy do tego nazewnictwa, żeby nie robić zbędnego zamieszania. Rozpoczęły się również pierwsze testy suwnic zamontowanych w poddaszu, gdzie swoją drogą tak samo jak w High Bayu powstają dodatkowe pomieszczenia. Potencjalnie to tutaj właśnie znajdowała się będzie kontrola lotu dla Starbase. Przesuwając się odrobinę w bok, znajdziemy fabrykę SpaceX znaną pod nazwą Star Factory. W ostatnim przeglądzie ta praktycznie jeszcze nie istniała. Co prawda, wylane były fundamenty i postawiono pierwsze części konstrukcji budynku, no ale był to dopiero zalążek. Miesiąc później szkielet budynku prezentuje się już tak. Trzeba przyznać, że postęp w Starbase nigdy nie zwalnia. Dla przypomnienia, Starfactory ma być ogromnym budynkiem bądź kompleksem budynków, który w przyszłości pochłonie wszystkie namioty produkcyjne. Pozwoli to bardziej efektywnie produkować starshipy, gdyż dane sekcje nie będą musiały być transportowane na zewnątrz, a to oznacza brak martwienia się o zanieczyszczenia oraz tzw. FOD, czyli niepożądane obiekty. Pojawiły się również pierwsze panele, które tworzą poszycie budynku. Teraz przechodzimy do placówki testowej, gdzie również zmieniła się masa rzeczy. Po pierwsze przywieziono ramę do mobilnego stanowiska do testów kriogenicznych shipa. Następnie na ramie tej zamontowano panel z złączami kompatybilny z nową generacją shipów. Zmiana ta pozwoli przetestować na stanowisku prototypy z numerami 24 wzwyż. Stanowisko to używane było wcześniej do testów S20 po ściągnięciu jej z boostera, więc zapewne i teraz takie będzie jego zadanie. W międzyczasie rozpoczęto proces przystosowywania stanowiska testowego A do testowania S24. Początkowo zamontowano symulator w ciągu trzech atmosferycznych silników Raptor. Kilka dni później do placówki dotarły siłowniki dla raptorów próżniowych, te również są już zamontowane na padzie A. Siłowniki te będą wywierały nacisk na mocowania silników S24, dzięki czemu będzie można z bardzo dużą dokładnością symulować wszystkie naprężenia, które mogłyby wystąpić podczas static fire bądź lotu bez dodawania zmiennej w postaci prawdziwego raptora, który może zachować się nieprzewidywalnie. Najnowszą zmianą na tym stanowisku testowym jest zamontowanie ramy oraz osłony panelu szybkozłącz, pozwalającego podłączyć prototyp do farmy paliwowej. Na dzień publikacji tego odcinka brakuje wnętrzności tegoż panelu. Zmiany widzieliśmy również w Stage Zero, czyli orbitalnej wieży startowej AK 26 kwietnia odbył się kolejny test szybkozłącz zewnętrznego pierścienia Raptorów. Dla przypomnienia: Złącza te pozwalają dostarczyć Hels z farmy paliwowej, a ten pozwala rozpędzić turbopompy silników przed ich zapłonem. Dwa dni później do placówki testowej dotarł zmodyfikowany panel szybkozłącz dla ramienia tankującego ship. Ten musiał oczywiście zostać podwyższony w związku ze zmianą konstrukcji shipa, o której mówiłem więcej w odcinku porównującym starą i nową generację prototypów. Rzućmy teraz okiem na lotnisko Brownsville, gdzie powstała instalacja artystyczna, którą SpaceX prezentował w zamian za nazwanie drogi przy porcie drogą starshipową. Składa się ona z imitacji płytek termoochronnych oraz flapa, który przetrwał wybuchowe lądowanie SN8. -ki. Ale to wszystko pewnie już wiecie. Wspominam o tym, ponieważ fotograf Starship Kaiser postanowił zabrać ze sobą kamerę i po prostu zajrzeć do środka flapa. Chyba nigdy nie będziemy mieli bardziej szczegółowego wglądu w budowę któregoś z prototypów, więc lepiej się napatrzcie. Na nagraniu widzimy mocowania flapów oraz znajdujące się w środku metalowe wzmocnienia. Dla zainteresowanych, w rogu znajdziecie kartę z całym filmem. Z Brunswell przenosimy się teraz na Florydę, gdzie przy Roberts Road prężnie powstaje drugie Starbase. Co prawda, w kwestii sekcji wieży startowej aż tyle się nie zmieniło, ale i tak. Piąta sekcja jest już prawie gotowa, zauważyliśmy zalążki sekcji szóstej, a obok betonowego stanowiska znajdziemy pierwsze fragmenty sekcji siódmej. Naprzeciwko miejsca, w którym budowana jest wieża startowa, wylano fundamenty i umieszczono w ziemi zbrojenia. Najprawdopodobniej w tym miejscu powstanie kolejny Mega Bay, identyczny do tego znajdującego się w Boca Chica. Patrząc na tempo w jakim budynek ten rósł w Starbase, oddanie go do użytku nie powinno zająć więcej niż kilka miesięcy. Co jeszcze bardziej ekscytujące, to słownie obok przyszłego mega baya powstają fundamenty do kolejnego Star Factory, również identycznego jak ten powstający w Starbase. Gdy wszystkie te budynki zostaną ukończone, produkcja starshipów wejdzie na wyższy poziom i sam nie wiem, ile wtedy będą trwały przeglądy z aktualizacji dotyczących infrastruktury i jeszcze tylko szybko rzućmy okiem na stanowisko startowe LC-39A. W nasze posiadanie wpadło zdjęcie bazy orbitalnej wieży startowej. Widzimy na nim dość ciekawą zmianę względem wieży w Starbase. W przypadku tej pierwszej cały środek bazy oraz zewnętrzna platforma trzymająca wciągarkę Mechazilli powstały praktycznie przy końcówce budowy całej wieży. Na Florydzie natomiast zarówno pomieszczenia w bazie jak i przedłużona platforma powstają po pierwsze głównie z betonu, a po drugie są one od początku w planie wieży, a nie jak w przypadku Starbase gdzie zostały one zaprojektowane dopiero w czasie budowy. Aby zobaczyć resztę zmian, musimy posłużyć się zdjęciami satelitarnymi dostarczonymi przez firmę Airbus. Od poprzedniego przeglądu w okolice przyszłego stanowiska startowego przywieziono 6 nóg, które już niedługo będą tworzyły podstawę do orbitalnego stołu startowego. Dodatkowo część z białych namiotów jest już ukończona. Aktualnie fokus pracowników skupia się na przerobieniu kuli wodorowej w taki sposób, aby ta mogła pomieścić metan. W przeszłości zbiornik ten wykorzystywany był do składowania paliwa dla wahadłowców STS, a teraz, jako że SpaceX przejęło PAD 39A, to kula od lat stoi nieużywana, więc czemu by jakoś jej nie wykorzystać? Na zdjęciu satelitarnym, nieopodal bazy wieży startowej, pojawiły się również fundamenty do czegoś. Nie jesteśmy jeszcze pewni, co tam powstanie. Teoretycznie mogłoby to być jakieś stanowisko testowe, lub stanowisko służące do przetrzymywania Starshipa, natomiast wydaje się być ono powierzchniowo trochę za duże. Drugą możliwością jest to, że to właśnie tam wyląduje wcześniej wspomniana kula. Rozmiarowo teoretycznie by pasowała. Pytanie, czy jest sens ją da przenosić? Całość powinna rozjaśnić się w przeciągu kilku najbliższych tygodni. Na koniec sekcji starshipowej bardzo ważna wieść: FAA w końcu coś zrobiło. Co prawda wydanie oceny środowiskowej znowu zostało przesunięte, tym razem na ostatni dzień maja, ale jednak okazuje się, że finalnie może to być ostateczna data. Świadczy o tym kilka rzeczy. Po pierwsze, 22 kwietnia Służba do Spraw Ryb i Dzikiej Przyrody wreszcie zakończyła swoją ekspertyzę na temat wpływu lotów na gatunki zagrożone w Starbase. Dodatkowo 6 maja FAA zakończyło konsultacje odnośnie Sekcji 106. Sekcja 106 to taka prawna umowa pomiędzy SpaceX a lokalnymi władzami odnośnie miejsc zamieszkania. Jako wisienkę na torcie FAA wydało oświadczenie Informujące, że rzeczywiście dopinają oni już ostatnie formalności. Więc tak, finalna decyzja w sprawie działań SpaceX z Bokachica powinna zostać wydana już do końca tego miesiąca. Pozostałe wiadomości oczywiście kontynuujemy w tematyce SpaceX. Elon Musk i jego inżynierowie podtrzymują swój plan osiągnięcia 60 lotów w roku 2022. Jak na razie udało się wypełnić 1 trzecią startów w około 1 trzecią roku, więc szalony plan powoli staje się rzeczywistością. Od ostatniego przeglądu odbyły się następujące misje. 17 kwietnia z bazy wojskowej Vandenberg wystrzelono booster B1071 z ładunkiem misji Enrol 85. Niestety, jak to bywa z misjami dla National Reconnaissance Office, nie znamy ani osiągniętej orbity, ani tym bardziej ładunku. Wiemy natomiast, że booster bezpiecznie wylądował na lądowisku LZ4. Był to jego drugi lot. Kolejne były Starlinki Grupa 414, gdzie to 21 kwietnia grupa 53 satelitów została wyniesiona w kosmos przy pomocy boostera B1060, który swoją drogą jest jednym z najstarszych w załodze SpaceX, gdyż był to już jego dwunasty lot. Lądowanie odbyło się na barce Just Read the Instructions. Po 17 dniach w kosmosie 25 kwietnia na Ziemię wróciła załoga pierwszej w pełni prywatnej misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Mowa tu oczywiście o Axiom 1. Pomimo problemów z pogodą, lądowanie kapsuły przebiegło bez najmniejszego problemu. Dwa dni później, czyli 27 kwietnia, z legendarnego stanowiska LC-39A na Florydzie wystartował kolejny Falcon 9. Tym razem w konfiguracji B1067 z kapsułą Dragon Freedom, która miała na pokładzie załogę misji Crew-4. Celem lotu było oczywiście ISS, a w kosmicznym laboratorium astronauci pozostaną przez około 6 miesięcy. Aż ciężko uwierzyć, że SpaceX wysłał w kosmos już 26 osób. Jako, że na stację zawitała załoga Crew-4, to był to już czas, aby na Ziemię wróciła załoga Crew-3. Po półrocznej wizycie 6 maja astronauci bezpiecznie wylądowali w Zatoce Meksykańskiej. Następnie mieliśmy cztery kolejne misje Staling. Żeby Was nie zanudzać, to tylko szybko podam fakty. W sumie podczas tych misji na orbicie umieszczono 212 Starlinków, po 53 na lot. Starty miały miejsce w dniach 29 kwietnia, 6 maja oraz aż dwa loty 14 maja. Z istotnych misji mamy na pewno Starlink 417, gdzie po raz 12 wykorzystano booster B1058 oraz Starlink 415, gdzie po raz pierwszy wykorzystano booster B1073. Co ciekawe, podczas tego lotu drugi stopień Falcona 9 widoczny był nad Polską. Możecie dać znać w komentarzu, czy udało wam się go złapać. Grafiki odnośnie wszystkich tych startów znajdziecie na moim Twitterze bądź Discordzie. Dożyliśmy czasów, gdzie lotów falcona jest tyle, że nie ma sensu każdego z osobna przedstawiać. Natomiast warto zwrócić uwagę, jak bardzo polepszyła się jakość nagrań z lądowania podczas ostatnich kilku lotów, coś niesamowitego. Śladami SpaceX zdaje się podążać również o Rocket Lab. Podczas misji Dare and Back Again po raz pierwszy podjęto próbę odzyskania boostera wracającego z kosmosu. Firma Petera Becka widzi jednak odzyskiwanie w inny sposób niż SpaceX i tak oto nowozelandczycy postanowili użyć helikoptera, który przy pomocy specjalnego haka łapie spadochron boostera. 3 maja ze stanowiska LZ-1 w Nowej Zelandii wystartował piękny elektron pokryty izolacją termochronną w postaci połączenia grafenu i aerożelu. Kilkanaście minut po starcie na transmisji ujrzeliśmy booster na spadochronie, a dosłownie kilka sekund później udało się poprawnie przechwycić ładunek. Niestety według pilota booster zachowywał się inaczej niż podczas testów z symulatorami masy, więc postanowiono pierwszy stopień upuścić. Na szczęście ten bezpiecznie wylądował na spadochronie w wodzie. I tak moim zdaniem jak na pierwszą próbę był to niesamowity sukces, a jednak najważniejsze jest życie pilota, więc lepiej stracić rakietę niż członka załogi. Trzymamy kciuki za kolejne próby. Teraz czas wypowiedzi słowa, których nie myślałem, że kiedykolwiek będę mógł użyć. Przygotujcie się, Tory Bruno dostał silniki. No, prawie. Te co prawda znajdują się jeszcze w siedzibie Blue Origin, ale wszystko wskazuje na to, że dwa PE-4 godne lotu rzeczywiście istnieją i powoli, ale progresywnie są składane, aby ULA mogło je wykorzystać przy pierwszym locie rakiety Vulkan. Ta zadebiutować ma teoretycznie jeszcze w tym roku. CEO ULA, czyli oczywiście Tory, podzielił się również zdjęciem z sekcji zbiornikowej pierwszego stopnia ich nowej rakiety. Teraz jestem w stanie uwierzyć, że ta oderwie się od Ziemi jeszcze w tym roku. Informacja o silnikach na pewno była dla Was zaskoczeniem, ale to jeszcze nie koniec niespodzianek. W tym odcinku nie opluje Blue Origin, a nawet ich pochwalę. Wychodzi na to, że niebiescy wreszcie zmienili osobę odpowiedzialną za ich PR, gdyż na ich Twitterze pojawia się coraz więcej sensownych materiałów. Początkowo zaczęło się od kilku zdjęć ich, nazwijmy to, kompetitora Raptora, czyli oczywiście silnika BE4. Później dostaliśmy Gifa ze Static Fire tego silnika, a po wielu prośbach społeczności Blue Origin upubliczniło całe nagranie z testu silnika. Co prawda bez dźwięku, ale o panie. Nagranie to w pewnych aspektach nawet przebija to, co nieraz pokazywało nam SpaceX. Tylko spójrzcie na te bestie. Nie dość, że pokazano, jak silnik zwiększa swój ciąg, to jeszcze podczas zapłonu odbył się test Gimbali i zobaczyliśmy go od strony technicznej. Coś naprawdę niesamowitego. Definitywnie film ten zasługuje na jedno z wyższych miejsc, jeżeli chodzi o prezentację sprzętu rakietowego. Daje to nadzieję, że może wreszcie BO stanie się firmą, którą da się lubić. Na koniec dość smutna wiadomość: 3 maja, pierwszy raz po ponad roku sukcesywnych lotów, marsjański helikopter Ingenuity wszedł w tryb niskiego zużycia energii i wstrzymał kontakt z łazikiem Perseverance. Z tego powodu 5 maja inżynierowie postanowili poświęcić cały dzień misji Perseverance tylko jednemu zadaniu nasłuchiwaniu sygnału z Ingenuity. Ten na całe szczęście się pojawił, a odczyt wskazał, że akumulator helikoptera jest sprawny i ładuje się w pożądanym tempie. Przejście w tryb awaryjny najpewniej było związane ze zwiększoną w tym okresie ilością marsjańskiego pyłu w atmosferze. Co prawda pojedynczy brak komunikacji nie oznacza końca misji, ale pył osadzający się na panelach oznacza, że prędzej czy później helikopter nie będzie w stanie naładować swoich akumulatorów. Mimo wszystko misja Ingenuity to jak na razie pasmo samych sukcesów. Przypominam, że był to pierwszy elektryczny latający pojazd, który wzbił się w powietrze na planecie innej niż Ziemia. Dodatkowo sukcesem misji miało być 5 lotów w ciągu 30 dni, a jak na razie lotów odbyło się już 28, pokonując przy tym dystans wynoszący prawie 7 km. To jeszcze nie koniec mojego marsjańskiego helikopterka. To wszystko co przygotowałem dla was w tym odcinku. Jeżeli dotarliście do tego momentu, to zostawcie komentarz o treści biedny ingenuity. Specjalne podziękowania ponownie lecą do sponsora tego odcinka, czyli Zairo, do Oscara za pomoc przy researchu i dla was, patronów i wspierających tego kanału. Dodatkowe podziękowania należą się oczywiście patronom z poziomu ziemia i wyżej, czyli dla użytkowników o nikach Fighter, Venomi, Tomasz Dorawik, Radan Kamrat 5, Zodiaczek, Wojciech Radecki, N1 Nomino, Peter Pan, Maciek 99, Bandit Gra, Jupiterski, Marcin Fiścik, Paweł Szymonowicz, Suchy Travel Techion, Driveaints, Sz ta Gajda55, Bzyko86, Łukasz Kumiec, Dawid Drycz, Patryk Baszak, Sebastian Woods, Piotr Majliszewski, Sławomir Butkiewicz, Mateusz Żulciński, Robert Dominiak, Piotr Widniński oraz KJJP. Jeszcze raz dzięki za wsparcie i widzimy się po fizyczce. Trzymajcie się. Cześć.